Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ostatnie chwile gwiazd. Anna Przybylska jest jedną z nieodżałowanych postaci polskiego show biznesu. Aktorką, matką, przyjaciółką, dziewczyną z sąsiedztwa. Pod odcinkami, które już zrobiłam dla Was na temat jej życia i oczywiście znajdziecie je w karcie, ludzie pisali, o co z nią chodzi, na czym polega jej fenomen, że tyle się o niej mówi i tyle osób nadal za nią tęskni. Skąd ten fenomen? No właściwie nie trzeba tego rozumieć, ale to, że jest to fenomen, jest chyba bezdyskusyjne. I myślę, że ten fenomen istnieje nie dlatego, że zmarła, bo fenomenem była faktycznie już za życia. A jej śmierć sprawiła, że jeszcze więcej chcieliśmy o niej wiedzieć, jeszcze bardziej nie chcieliśmy się pogodzić z tym, co się stało i jeszcze mocniej za nią tęskniliśmy. Powstały o niej książki, filmy, a nam ciągle mało. Odchodzenie jest bardzo intymne, ale jej bliscy zdradzili dość dużo z tego, jak wyglądały ostatnie dni Anny Przybylskiej. Jeżeli chcecie jeszcze wrócić do tamtych dni, serdecznie zapraszam Was do tego, byście wysłuchali dzisiejszego odcinka. Anna Przybylska, choć była osobą publiczną, tak jak już Wam powiedziałam we wstępie, bardzo znaną, lubianą i cenioną, w ostatnich miesiącach swojego życia nie chciała zbyt wiele mówić o tym, że jest chora, jak ciężko jest chora. Dopiero po jej śmierci bardzo dużo na ten temat powiedzieli jej bliscy. I to właśnie dzięki nim możemy się dowiedzieć, jak wyglądały jej ostatnie chwile. Anna Przybylska zyskała sympatię występując w filmach i serialach. Właściwie można o niej powiedzieć, że była ucieleśnieniem mitu Kopciuszka. Piękna, ale skromna dziewczyna z sąsiedztwa, która z każdym pogadała, miała dla każdego chwilę, była z jednej strony taką pięknością, ale z drugiej strony ta jej uroda była po prostu sympatyczna. Często mówi się o kimś, że jest sympatyczny, jeśli nie chce się powiedzieć, że nie jest zbyt ładny, a Anna Przybylska była jednocześnie niesamowicie piękna i na maksa sympatyczna. Miała przy tym osobowość, charakter, nie dawała sobie w kaszę dmuchać. Jej głos był jakby w opozycji do tego, jak wyglądała jej śliczna buzia. Zyskała w oczach publiczności także tym, że oprócz tego, że grała w najbardziej kultowych serialach, które gościły w wielu domach na co dzień, nie bała się tej całej popularności, tego wszystkiego rzucić dla swojej rodziny, która zawsze była dla niej na pierwszym miejscu. Kobiety utożsamiały się z nią, że mimo, że na tych galach wyglądała jak księżniczka, w domu uwielbiała chodzić w dresie, prasować, gotować, a wszystko musiało być w domu dopięte na ostatni guzik. Gdy dowiedziała się, na co choruje, chyba przeżywała najgorsze chwile w swoim życiu. Jakoś przypuszczam, chociaż nie znałam osobiście Anny Przybylskiej, że chyba najbardziej nie martwiła się jednak o siebie. W tej chwili martwiła się najbardziej o swoją rodzinę, tak małe jeszcze dzieci. Musiała sobie wyobrażać, jak bez niej będzie wyglądać ich życie. Gdy zmarła, miała zaledwie 35 lat, osierociła trójkę dzieci. Cofnijmy się jednak w czasie. Anna Przybylska z powodu raka traci ojca. Od tamtej pory regularnie się bada, chcąc ustrzec się przed takim samym losem. Wszystko zaczęło się od bólu pleców. Ania była też bardzo szczupła. Nosiła ciągle rozpięte spodnie, ponieważ ciągle czuła dyskomfort w okolicy brzucha. Anka, nie przesadzasz z tym spinningiem? Ona potrafiła ćwiczyć rano i wieczorem. Mówiłam, to jest chore, dziecko. Ty w ciuchy córki zaraz się zmieścisz. Lubiła jeść, ale zawsze to odchorowała. To poleżała sobie na prawym boku, to na lewym. Diagnozę usłyszała w 2013 roku i brzmiała dla niej jak wyrok. Rak trzustki. Jeden z tych nieuleczalnych. Wcześniej coś wykryto, wcześniej już coś wiedziała, ale cały czas myślała, że to coś niegroźnego, a jeżeli już będzie to jakiś guz, to przecież niezłośliwy. Zadzwoniła do mnie i mówi, słuchaj, coś mnie pobolewa. Zrobiłam gastroskopię, ale nic tam nie było. Zrobiłam USG i jest coś do przeleczenia. Jakiś stan zapalny ma zniknąć do 2 tygodni, ale nie zniknął. Siostra Ani pracuje w służbie zdrowia, pomaga więc siostrze umówić się na badania. To był piątek, godzina 12. W poniedziałek przyjedziesz do mnie na tomografię, uspokajałam, ale ona była niecierpliwa. A jakbym rezonans zrobiła? Gdzie ja ci przed weekendem rezonans załatwię? Zapłacę, zadzwoń do koleżanek, niech mnie na jutro przyjmą. Zadzwoniłam i niby w żartach mówię do znajomej doktor, ale jakby coś było, to mi powiedz. Przestań, gdzie u młodej dziewczyny, wspominała w rozmowie z Anną Maruszenko dla Urody Życia Agnieszka Kubera, siostra Anny. Niestety, jak już dobrze wiecie, okazało się, że Ania miała rację.
Następnego dnia zadzwoniła, żebym popilnowała dzieci, a sama pojechała na badania. Zanim wróciła, lekarka zdążyła do mnie zadzwonić. Tu coś jest, ale na razie się nie martw, bo jeśli nawet, to pewnie będzie zmiana łagodna. Na to wchodzi Ania. Wiesz co, doktor powiedziała, że tam nic nie ma. Potem wróciłam do rozmowy z lekarzem. Przecież nie powiem dziewczynie, która wsiada do samochodu, że już coś widzę. Wieczorem zadzwoniła, że musimy Ance załatwić wizytę u chirurga. Zrobili jej kolejne USG, ale cały czas obowiązywała wersja o zmianie łagodnej. Dopiero na stole operacyjnym okazało się co innego, ujawniła siostra Ani. To, jak bardzo poważna jest to zmiana, wyszło na jaw 1,5 miesiąca później. Mogła być operowana za 2 tygodnie, ale miała jakiś projekt do dokończenia. Po operacji lekarz powiedział, mam 2 wiadomości. Jedna jest taka, że zmiana została całkowicie wycięta, z marginesem, a druga, że wnioskując z koloru, kształtu i konsystencji, nie jest to zmiana łagodna. Dla rodziny to był szok. Jeszcze wcześniej siostry rozmawiały o tym, że jeżeli będzie coś trzeba przeleczyć, na przykład hormonami, to przecież nikt się nie zorientuje, że Ania przytyje chociażby z 5 kilo. Przecież taka była szczupła. 18 miesięcy. Tyle żyła Ania. Wydaje się krótko, ale biorąc pod uwagę to, że zaatakował ją jeden z najbardziej zjadliwych nowotworów, było to bardzo długo. Sądząc też o tym, jak długo żyją inni pacjenci po takiej diagnozie. Powiem szczerze, myśmy myśleli, że komu jak komu, ale jej się musi udać. Mówiłam, a Anka bez przesady. Robota, talent, uroda, fajne dzieci i facet, wszystko jest. To z chorobą sobie nie poradzisz? Potem, gdy już wiedzieliśmy, że jest niefajnie, uczepiliśmy się statystyk. Na bank jesteś w tych 2%, które dożywają 5 lat. 5 lat to dużo. Wszystko może się zmienić w leczeniu. Później się okazało, że niefajnie jest być w tych 2%. Przez jakiś czas jest stabilnie, a potem wszystko się na człowieka sypie. Kiedyś Anka powiedziała, że jeszcze nie była tak strasznie wymęczona chorobą. Przychodzi taki moment, kiedy pacjent chce umrzeć, a i rodzina chce, żeby odszedł. Pojawiła się także szansa na przeszczep komórek macierzystych w Chinach. Rodzina nie zdecydowała się. Postawili wtedy na inne metody. Nie mieliśmy pewności, nie było determinacji. Potem Ania dostała chemię, lepiej się czuła. Potem żyła programem naukowym w Stanach, a czas uciekał. Myślę, że gdyby to miało się drugi raz w życiu przytrafić, to chyba bym zastawiła dom, samochody i pojechała. Niech się dzieje, co chce, bo w Szwajcarii też tak z automatu do niej podeszli. Rokowania, statystyki, decyzja należy do pani. Program amerykański też okazał się nie taki cudowny, jak się wydawało, tłumaczyła Agnieszka. A po powrocie z USA, gdzie Ania szukała ratunku, trafiła do hospicjum. Była w hospicjum jedną dobę, jak przyleciała ze Stanów Zjednoczonych. Miała piękny pokoik, kolorowy, na poddaszu. Nie wiem, czy ona była tego świadoma, że myśmy za pizzą pojechały o 22:00. Widząc zupę pomidorową, pizzę, jak się odwróciła do nas, to był szał. Była taka biedna. Już było to wybrzuszenie. To był chyba najgorszy obraz, jaki można zobaczyć. Ale była dzielna. A gdy rano zabierałam ją do domu, była w 7. niebie. Cieszyła się, że jest u siebie. Robiła dzieciom śniadanie i gdzieś mierzyła się z hejtami, bo jak to chory może coś robić albo na przykład wozić dzieci do szkoły. Mama Ani, pani Krystyna, była przy córce do końca, również wtedy, gdy ta nie brała już morfiny. Pamiętam, jak mówiła, mamo, u nas będzie inna kolejność. Kiedy tłumaczyłam, że najpierw odchodzą rodzice, a potem dzieci. Ona to czuła. Dlatego nie chcę pamiętać jej z czasów choroby. Wolę przypomnieć sobie takie zabawne sytuacje. Tak na miesiąc przed odejściem jadłam mnóstwo ciastek, a wcześniej ochrzaniała nas, jak jedliśmy słodycze. Dupy wam urosną, sałatki jedzcie. Ale widocznie chciała sobie osłodzić trudne chwile. Moja Ania, wszędzie jej było pełno, wspominała w rozmowie z Wiwą mama Ani. Jednak na taką szczerość pozwalała sobie właśnie tylko z mamą. Dla innych wciąż była dzielna, wciąż utrzymywała, że wszystko będzie okej. Powtarzałam jej, że Jasio idzie do przedszkola, Szymon do komunii, że życie biegnie swoim torem i żeby nie tracić nadziei. I poszłyśmy do przedszkola, do Jasia, zaniosłyśmy torty. Ania nakręciła z tego film. Wydawało się, że może wszystko będzie dobrze. Jedna przed drugą grała. Nigdy przy niej nie płakałam i nie rozmawiałyśmy o śmierci, wspominała jej siostra. Ale być może Ania te najtrudniejsze tematy zostawiała dla kogoś, kto był w tym okresie jej wielkim wsparciem. Pomagał jej ksiądz, pomagała wiara. Wiele osób mówi, że przed śmiercią, gdy człowiek się nawraca, to jak trwoga, to do Boga.
Ja myślę, że Ania do tego dojrzała. Traktowała Boga po przyjacielsku. Miała zaprzyjaźnionego księdza, Bernarda Zielińskiego, który wyraził zgodę na to, by Ania przyjeżdżała do niego co 2 dni. Jak ją napadło i jak miała potrzebę, to jeździła na rowerze z Orłowa do Brzeźna na plebanie do tego księdza. Gosposia się o nią martwiła i mówiła: Anusia, ty taka mokra. Tak sobie z księdzem siadali przy herbacie i rozmawiali. Najwyraźniej tego właśnie potrzebowała. A mimo tego, że zmieniały się sytuacja, okoliczności, a także samopoczucie Ani, ona starała się żyć jak wcześniej. Próbowała jeszcze uprawiać jogging, ponieważ przywiązywała dużą wagę do sportu, ale udało jej się podbiec tylko kilka drobnych kroczków. Nigdy jednak nie padły takie słowa: mamo, umieram. Jeśli chodziła się modlić do kościoła, to o życie, a nie o śmierć. Warto wspomnieć o wojnie, jaką wytoczyła paparazzi, którzy śledzili jej rodzinę w tym trudnym okresie. Śledzili ją, wchodzili do szpitali, nie pozwalali się leczyć. Chciałam, żeby żyła tak, jak czuła, że chce żyć. Nie stopowałam jej, gdy walczyła z paparazzi. Ludzie uważali, że zwariowała, bo nikt nie wiedział, że jest śmiertelnie chora i musi odreagować. Ważnym narzędziem dla toczenia tej walki był Instagram. To tam zamieszczała zdjęcia i filmiki tych, którzy chcieli pogwałcić jej prywatność, by zdobyć sensacyjne fotografie, mówiła jej menadżerka. Ale podobnie jak przed rodziną, tak i przed fanami pokazywała, że jest silna, że jest w dobrym nastroju. Regularnie udzielała się na Instagramie, gdzie pokazywała swoją codzienność, zdjęcia z bliskimi, kadry z pracy. Kochani, przesyłam wam tę pozytywną energię, która towarzyszyła mi dziś, mówiła. Kilka dni przed śmiercią siostra Agnieszka zabrała Anię na zakupy. Choć Ania tego nie lubiła, przepadły na kilka godzin. Ale ja się denerwowałam. Komórek oczywiście nie odbierały. Okazało się, że pojechały na lody, a potem Anię, jak to nie ją, wzięło na zakupy. Po powrocie nakrzyczałam na nie jak za młodzieńczych lat, wspominała jej mama w książce Ania. A jeszcze w piątek Ania pomagała Oliwce w lekcjach i zawiozła dzieci do szkoły. Jak zwykle. Ona wszystkim w domu rządziła, ale w sobotę była już bardzo słaba. Siedziała w fotelu, rozmawiałyśmy prawie godzinę. Ja płakałam, ona nie. Dopiero wtedy widziałam, że zrezygnowała. Nie to, że się poddała, zrozumiała tylko, że jest bezsilna. Przy Ani zostali najbliżsi, mama, Agnieszka i Jarek. Bo faktycznie sytuacja w pewnym momencie już przestała pozwalać na to, by udawać, że wszystko jest dobrze. W sobotę jeszcze byliśmy z nią na spacerze, Jarek i ja, mówi mama Ani. Pojechałyśmy na molo, po morzu pływały żeglówki, cudnie świeciło słońce. Ania powiedziała, chociażby dla takiego widoku warto było przyjechać. A potem we dwie pojechałyśmy na lody. Kupiła 5 opakowań. Zjadłyśmy je po kryjomu przed dziećmi, bo Szymka bolało gardło. W domu ugotowałyśmy jej ulubione ziemniaczki. Uwielbiała je. Miała wyrzuty sumienia, że tak się z Agnieszką niby poświęcamy dla niej. A ja jej na to mówiłam, a co innego mamy do roboty? Matka jest tylko jedna, sama mówiłaś. Wieczorem przyszła pielęgniarka, Ela. Powiedziała, że mogę pójść do domu, odpocząć, a Ania na to, mamusiu, proszę cię, nie idź, proszę zostać. Zostałam i siedziałam z nią do rana. Kiedy nadeszły ostatnie dni, czułam, że to już, tak zwyczajnie, jak matka, wyznała mama Ani Przybylskiej w biografii córki. I choć wszyscy tak naprawdę wiedzieli, czego się spodziewać, śmierć Ani ich zaskoczyła. W niedzielę rano pani Krystyna zrobiła pielęgniarce kawę i kanapkę, po czym wróciła do córki i zobaczyła, że odchodzi. Nosek jej się wyciągnął, ręce się zrobiły takie inne. Oddech miała cichutki. Łapała powietrze jak taki malutki ptaszek albo ryba, która szuka wody. Wyglądała jak mała, śpiąca laleczka. Już taka malutka, drobniutka. Opowiadała mama Grzegorzowi Kubickiemu i Maciejowi Drzewieckiemu, autorom książki Ania. Panicznie bałam się, że Ania może umrzeć w domu przy nas. Wydawało mi się, że nie zniosłabym tego. Ale to przyszło naturalnie. Telefon zadzwonił, gdy byłam w wannie. Jarek. Siostra, jak chcesz zobaczyć jeszcze Ankę, to siadaj w samochód i jedź na sygnale. Człowiek myśli, Boże, żeby tylko to się już skończyło, ale z drugiej strony, no niech to trwa, bo co teraz będzie dalej, podkreślała siostra aktorki. Dzieci Ani Przybylskiej przebywały u jej teściowej, Lidii. W niedzielę Ania była nieobecna. Przyjechał ksiądz, udzielił ostatniego namaszczenia. Odeszła spokojnie, tak jakby ktoś nagle zdmuchnął świeczkę. Był ciepły, niedzielny dzień, 15:18. Miała cichy oddech niewinnego, bezbronnego dziecka. Dwie łzy spłynęły po jej policzku.
Anusia, damy radę, jest wszystko dobrze, jest Jarek, jest Agnieszka, zaraz przyjdą dzieci. I w końcu widzę, że wzięła ostatni oddech, wspominała pani Krystyna w rozmowie dla wysokich obcasów Ekstra. I mimo wielkiego bólu i oczywiście tego, że taka sytuacja jest bardzo przytłaczająca, wszyscy przystąpili do załatwiania formalności. Przecież trzeba wezwać pogotowie, a potem a nie przebrać, ale w co? Okazało się, że do trumny jest inne ubranie, a do przewiezienia zwłok inne. Agnieszka przyniosła ulubione spodnie Ani, skarpety do kolan, lubiła takie wełniane, pomarszczone i nową czapkę. Nakupowała sobie tych czapek mnóstwo, bo 3 tygodnie wcześniej zgoliła głowę, zwierzała się. Karetkę wezwali później, bali się, że paparazzi wyśledzą, że coś się dzieje i nie dadzą im spokoju. W godzinie 21 przyjechali po Anię. Późno, bo nie chcieliśmy, żeby była sensacja, ale paparazzi już stali pod domem. Płonęły znicze. I wie pani, nie ma nic gorszego niż zabranie dziecka w worku. Do teraz słyszę ten trzask zasuwanych zamków i zapinanych pasów po bokach. Jedno, co było humanitarne, to że akurat może w przypadku Ani to był biały worek, a nie czarny, podkreślała pani Krystyna. Zostało puste łóżko i suszarka do włosów wisząca z boku. Najbardziej ją bolało cierpienie dzieci, bo wiedziała, że cierpią nie ci, co odchodzą, tylko ci, co zostają, mówiła jej menadżerka Małgorzata Rudowska. To, co się jednak działo później w Polsce, zaskoczyło rodzinę Ani. Przyznali oni, że nie spodziewali się, że tak wiele osób będzie opłakiwało ich bliską. Długo zastanawiano się nad dokumentem o Ani. Ale w zeszłym roku TVP wyprodukowało film o jej życiu. Jej mama przekonywała, że ją z kolei przekonało to, że był to film o Ani, nie o umieraniu, ale o szczęśliwej osobie, takiej jaką była. Dlatego chciała, żeby powstał. Słyszę często głosy, że to wszystko na sprzedaż, ale to nie jest na sprzedaż. Ten film jest przekazem dla moich wnuków, które mało mamę pamiętają, jak chociażby jej najmłodszy syn Jaś. Szymon był emocjonalnie z nią związany, albo Oliwka, która być może bardziej niż chłopcy tej mamy potrzebuje i potrzebowała, mówi pani Krystyna, przekonując, że za każdym razem, gdy wraca do rozmów o córce, spotyka ją ogromna fala hejtu. Oczywiście zawsze możemy krytykować, natomiast jeżeli Ania w ten sposób patrzy na swoją rodzinę i w ten sposób może im pomóc, to jakbyśmy zapytali Anię, czy może im pomóc w ten sposób, to na pewno by wszystko dla tej rodziny zrobiła i na pewno by wszystko dla swojej rodziny sprzedała, ocenia jej przyjaciółka Kasia Bujakiewicz. Właśnie powiem wam szczerze, że ja sama, robiąc ten odcinek, przygotowując się do niego, zastanawiałam się nad tym, że bardzo intymne, że wiele szczegółów, że być może nie wszystko powinniśmy wiedzieć. Ale w końcu co my możemy wiedzieć? Co mogę wiedzieć ja, jakaś dziewczyna z internetu albo wy, moi drodzy? Choćbyśmy Anię kochali najbardziej, każdy z nas kocha jakieś wyobrażenie o tej osobie. Najwięcej na jej temat wiedzą jej bliscy. Oni mają prawo decydować o tym, co dzieje się teraz z wizerunkiem Ani, z jej historią, z wspomnieniami po niej. I nie nam jest oceniać, czy coś jest zbyt intymne, czy nie. Być może to im pomaga, być może chcą, by Ania żyła w naszych wspomnieniach, byśmy przeżywali razem z nimi to, jak Ania odchodziła, bo byliśmy dla Ani jako fani również bliscy. Nie wiemy tego i dlatego uważam, że nie powinniśmy tego oceniać. Ze śmiercią dziecka nie da się pogodzić. Zawsze mówiłam i nadal uważam, że ze śmiercią babci, mamy, taty czy męża jest chyba prościej się oswoić, ale z odejściem dziecka absolutnie nie, mówiła w jednym z wywiadów mama Ani, pytana o to, czy czas leczy rany. I faktycznie myślę, że śmierć dziecka, niezależnie od tego, ile się ma lat, ile lat ma dziecko, jakie dla nas było, na kogo wyrosło, czy odniosło sukcesy, czy w życiu więcej porażek, jest dla rodzica zawsze tak samo traumatycznym przeżyciem. I chociaż ja nie mam zwyczaju nigdy nikomu niczego złego życzyć, o tyle uważam, że nawet najgorszemu wrogowi akurat tego jednego życzyć nie można. Niesamowite jest jednak to, że ludzie, których dotyka taka tragedia, i tak w internecie często spotykają się z hejtem, o czym właśnie przed chwilą wam powiedziałam. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby w takiej sytuacji chcieć jeszcze kogoś dobić? Swoją interpretacją, swoją opinią na ten temat, próbować udowodnić, że wie się lepiej, co dla kogoś jest lepsze w takiej sytuacji, albo co ktoś powinien, jak powinien przeżywać tragedię. Czy powinien o niej mówić, czy nie? Dla mnie to wszystko jest niesamowite.
niezrozumiałe. I choć ten odcinek był o ostatnich chwilach Ani Przybylskiej, pamiętajcie, że na moim kanale pojawiło się już wiele odcinków o jej życiu, o jej związku, o całej jej biografii. Jeśli chcecie wspomnieć Anię, to bardzo serdecznie Was zapraszam, byście te odcinki zobaczyli. Jak zawsze czekam na Was w komentarzach, a także w kolejnych odcinkach, które dla Was przygotuję. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć.